fast, so burn us out. We walk the wire loves. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w filmiku makijażowym. Dzisiaj będzie make-up, który kiedyś, dawno temu zrobiłam sobie i nie nagrałam go. Ostatnio miałam, czekajcie, kiedy byłam w pracy, niedzielę na noc, tak? Czy nie? Sobotę na noc, tak. W sobotę na noc byłam w pracy i miałam bardzo taki dosyć ciemny makijaż i co chciałam powiedzieć, że no sporo osób mi napisało, że ładny makijaż, że fajnie, żebym go nagrała, więc przychodzę do was tutaj z zapotrzebowaniem makijażowym i będziemy go sobie nagrywać, ale to nie będzie ten makijaż, który miałam w sobotę, tylko bardzo podobny. Ten, który miałam w sobotę, może nagram jutro, zobaczymy. A dzisiaj mam ochotę odtworzyć sobie makijaż, który właśnie kiedyś robiłam. Nagrałam z nim TikToka i jest bardzo, bardzo podobny. No, więc tak. Zrobimy go sobie, spróbuję go przynajmniej odtworzyć. Ja go robiłam paletką Nabla Dreamy i dzisiaj układałam sobie te paletki i postanowiłam, że teraz trochę innym paletkom dam szansę i poużywam troszkę inne paletki, więc będziemy testować, tak samo jak też dzisiaj chyba dam szansę temu podkładowi AA Wings of Color. I tu już jest końcówka i wykańczam te wszystkie podkłady, więc ten też wykończę. On ma bardzo dziwny, no tu już jest reszta, więc ja muszę go chyba przeciąć. On ma bardzo dziwny aplikator, bardzo źle się to, widzicie, wydobywa. O nie, jeszcze tutaj wystarczy na dzisiaj. Może jeszcze na jedno użycie. Tylko ja właśnie nie lubię wykańczać takich podkładów, bo ciężko je się wyciska. Ale udało mi się. No i będę zbierać te pudełka od podkładów, tak jak wam już powiedziałam we filmiku, chyba który będzie jutro, że będę... Jezu, ja miałam najpierw oko robić. Dobra, Ewa. No trudno. To najpierw zrobimy sobie podkład, najwyżej później poprawimy. Można i tak, i tak. On jest chyba trochę za żółty jak dla mnie. Tak mi się wydaje. W ogóle jest jakiś taki żółtawy. Co, Jasiu? No, żółtawy. Ale to nic, używamy go. Ja nie wiem, czy ja go w zeszłym roku używałam. Chyba tak. Jezu, jaki żółty. On w ogóle utlenia się na mojej buzi i robi ją żółtą. Ale jak? Masakra. Nie, chyba już skończymy. Patrzcie, normalnie żółty on jest. Ja tak nie wyjdę do ludzi. Bardzo żółty, jakiś taki dziwny. Ja sobie jeszcze nałożę inny podkład na to, bo co to w ogóle jest? Masakra. Nie. On na gąbce jest taki właśnie nude, a na buzi zrobił się żółty i nie wiem, o co chodzi. Idę to zmyć. No, dobra, zmyłam ten podkład żółty i za chwilę dopiero sobie będę nakładać, ale spróbuję sobie nałożyć ten Double Wear, ten ciemny, i pomieszam go z Max Factorem, bo one są o podobnej konsystencji, a ten jest bardzo jasny, ten Max Factor Miracle Second Skin. Więc wow, on ma robić nam drugą skórę. Chciałam ten wykończyć, ale ten może jutro, jak pójdę do pracy. Tu jest też resztka, ale wiecie, że ten bardzo lubię.
Więc tak, będę tutaj po kolei wykańczać. Jeden już mamy odhaczony, jak widać. Dobra, jedziemy z tym koksem, jedziemy z tym makijażem. I tak, ja będę dzisiaj się posiłkować. Nie wiem, czy zrobimy z tych dwóch paletek, z Eveline, tej Sparkle i Dreamy, czy tylko z tej Dreamy. Ten makijaż, który miałam w sobotę, no to był tą paletą wykonany. Był wykonany tymi dwoma cieniami, już Wam pokażę. Był wykonany dwoma cieniami. Boże. Tym i tym. Czyli cieniem Dusk i Flare. I to są dwa takie ciemne fiolety wchodzące w śliwkę, ciemną śliwkę. I co ja chciałam? Aha. Potrzebuję jakiś jasny cień, bo w tej palecie Dreamy, ta paleta jest super i te cienie naprawdę są świetne, ale tutaj nie ma żadnego jasnego cienia, który możemy dać sobie pod łuk brwiowy. Ten cień jasny, ale no on jest perłowy, on się mieni, więc on jest tylko do rozświetlania. Więc muszę i tak się posiłkować tą paletką z Eveline, która ma jasny cień, więc fajnie, że ma jasny cień. No i widać, że najbardziej jest on używany. Moje pędzle z NAM są... Nie, jeden jest suchy, dobra. To będzie ok. Czy dwa są suche? Nie, to nie jest, to jest kolorowy. No dobra. Więc tak, zaczniemy sobie ten jasny. Jasny kolor z paletki Eveline, ale to może być jakikolwiek jasny. Przykleiłam sobie uwaga szkło, bo Katarzyna mówi, że uwaga szkło wygląda bardziej spektakularnie. No to przykleiłam sobie uwaga szkło. Nie wiem, czy to mamy równo przyklejone. I jakikolwiek jasny cień bierzemy sobie pod łuk brwiowy, nawet tutaj do momentu tego załamania kości, czyli tu nawet możemy sobie dać, żeby sobie wyrównać właśnie powiekę. No ja ponownie nałożyłam sobie bazę. Bazę, która też mi się kończy, więc jak ojku, już malutko jej, więc będę musiała chyba w przyszłym miesiącu, podejrzewam, kupić Makeup Forever z Aqua Seal i ona jest w Douglasie dostępna. Ale ja tam mam jeszcze bazę z Inglota do zużycia, może te zużyję, nie wiem. Chociaż znając mnie, to będę wolała sobie kupić znowu tą samą, którą znam i której ufam i wiem, że cienie się po niej nie rolują i nic się z nimi nie dzieje. No i dobra, i ten jasny sobie rozcieramy, jakkolwiek jest ok. Dalej, może tym samym pędzelkiem, a później sobie po prostu porozcieram tym z NAM. I jak to było? Dobra, tutaj drugim cieniem jest cień, który jest molestowany przeze mnie w tej paletce. I to jest cień Lullaby, to jest taki jasny fiolet, ale to jest fiolet przydymiony. W sumie można by powiedzieć, że to jest ciemny róż. Nie wiem, jak nazwać ten kolor. Bardzo ładny taki zgaszony fiolet i jego damy sobie od wewnętrznego kącika do połowy powieki. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I na drugim oku to samo. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Już nie pamiętam, jak to robiłam, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Że gdzieś tam
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a... Kiedy macie ten sprawdzian? Co ty mówiłeś tam? W środę. A z czego to było? Z angielskiego. No, a uczyłeś się? Tak. O czym to jest sprawdzian? Liczebniki. Mhm. Godziny. Mhm. I coś jeszcze. Jasiu, jak ty nie pamiętasz, jak ty masz mieć sprawdzian? No, ja się wtedy tak uczy. No dobra, to sobie jeszcze przypomnij może, co? Widzę, przypomnę. Dobra, tak pierzę oko i tak sobie to poprawię zaraz. Będę to wszystko sobie zaraz cieniować. I teraz drugim kolorem był chyba ten kolor Inception albo ten Delirium, nie wiem, już nie pamiętam. Dobra, zróbmy sobie ten fiolet, ten ładny fiolet Delirium. On się osypuje trochę, więc nie wiem, jak będzie. No, mocno się osypuje, więc go się nie nakłada pędzlem, tylko palcem chyba. A long time I'm all right. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Jaki osób. O matko, jaki osób. Dobra. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Okay. Dobra. I teraz weźmiemy sobie, przyciemnimy go i rozetrzemy tym ciemnym kolorem, który się nazywa Dogma. I najwyżej jeszcze raz go sobie położę, bo wydaje mi się... że to wszystko zupełnie spadło. Czy to się nie trzyma? Dobra, wezmę sobie teraz ten pędzelek z znam. Albo czekajcie, spróbuję sobie położyć inny cień i to będzie ten jaśniejszy fiolet. On jest mniej brokatowy, on jest taki bardziej... on się bardziej przykleja do pędzla. O, być może go sobie tutaj dołożę, tak żeby ten fiolet ładnie podbić, wybić. I go sobie nałożę na to, tutaj pomiędzy. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Ten cień też się osypuje, ale może nie tak bardzo. I teraz go sobie
rozety. Way back a year ago. Dobra. I jeszcze tym pędzelkiem wezmę sobie tego cienia Lullaby. Tego matowego. Way back a year ago. Okej, okay, jasnym cieniem z paletki Avaline sobie to tu pościeram. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. Wyszedł mi zupełnie inny makijaż niż chciałam. Ale też chyba nie jest aż tak źle. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Kurde, ta taśma ma dobry klej. Ona aż po prostu, patrzcie jak mnie osypało. Teraz muszę się wytrzeć. Dobra. Tak prawie wygląda makijaż. Jeszcze ten dół oka sobie zrobię. To co prawda nie jest taki makijaż jak ja chciałam, ani taki jak ja miałam w sobotę, ale trochę inny. I dobra, i dół sobie zaznaczę tym męczonym cieniem, czyli Lullaby, i takim pędzelkiem płaskim, małym, cieniutkim, który bardzo właśnie lubię do dolnej. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wanna dance to the light. Pulls us from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Nie, dobra, nie będę dawała już więcej cieni, bo to nie ma sensu. I co? I wszystko. Teraz położę sobie podkład. Zmieszamy sobie go. Jezus, podkład mi się wylał na spodnie. Tak ją, Ewa. Tak ją. Zmieszałam go sobie tutaj na pokrywce od pudru.
On też się utlenia trochę. Nie wiem który, ale ciemnieje. Jeżeli ciemnieje, to znaczy, że się utlenia. Ale tamten to w ogóle żółty był, jak nie wiem. Jak mamy nadmiar podkładu, to tą częścią czystą gąbki można go sobie jeszcze poblendować i wtedy nam się ten nadmiar zbierze. Bo mi się wydaje, że za dużo. Że za dużo go. I wtedy jak blendujemy, to on się zbiera. Okej. Okay. O, i chyba mi go tutaj zostało. Jeszcze za dużo go wziąłam. Ale no, dobra. Trudno, następnym razem będę mniej mieszać. I zobaczymy, jak to będzie się trzymać. Te dwa podkłady z sobą, one mają bardzo podobną konsystencję, więc powinny współgrać, ale zobaczymy. Kreska eyelinerem. W ogóle dzisiaj zobaczyłam, że mam eyeliner, znam. I muszę go użyć raz. I zobaczyć, czemu ja go kupiłam i czemu ja go nie użyłam. Okej. Dobrze, kreseczki zrobione. I teraz jasna kreska na linii wodnej. Ją na ostrzu. Muszę ją naostrzyć. Tutaj coś mi się przykleiło. O. Okej. Dobra, to mamy, tą mam naostrzoną, jakiejś nie miałam naostrzonej, chciałam ostatnio, aha, mam w torebce tą kredkę chyba, chciałam ostatnio sobie pomalować, ta nie jest naostrzona, ale ta jest w ogóle chyba jakaś już stara, zobaczymy zaraz, dobrze. I tusz. Dzisiaj sobie wezmę tusz z L'Oreala Telescopic. Bardzo go lubię, bo on ma taką silikonową szczotę. I bardzo fajnie rozdziela rzęsy. No, nawet mi się podoba ten makijaż. Nawet spoczko.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Ale jutro wam zrobię makijaż tą paletką Eveline. Tam tylko dwóch cieni tak naprawdę użyłam. Dobra, brwi. Brewki, brewki, brewki. Dobrze, brwi zrobione. Teraz trzeba się wypudrować. Kończymy pudrę z Vibo. Resztka tutaj jest dosłownie. I wezmę go sobie, będę nakładać tą metodą bakingu. A la bakingu, bo ja tam tego tak bym nie nazwała całkiem bakingiem, ale po prostu wklepywać go. Bo prawdziwy baking to jest coś innego zupełnie. Tu się daje masę, tonę pudru i się to później pędzlem zwala. A ja to wszystko wklepuję, żeby to się dobrze trzymało. W sensie, żeby ta buzia się nie wyświeciła od razu, nie? Dzisiaj nie jest gorąco, więc raczej się nie powinno wyświecić, ale... Dobra. I co? I wykańczamy kolejną rzecz, czyli mój bronzer niekończący się nigdy. Czyli ten. Patrzcie, jeszcze tutaj się przesypuje reszteczka. I ja to zużyję. Ja to będę tak długo używać, aż ja to zużyję, bo ja to kocham i uwielbiam. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place. I feel my heart erase, so catch me. Dobra. I usta. Zrobimy sobie dzisiaj konturówką warietę. Ja tu mam 02 i 03. I czemu one się różnią? Ta jest ciemniejsza. Dobra, to dzisiaj będzie ta 02. Dobra, ta konturówka 02 Varieté Eveline, ona jest bardzo podobna do właśnie Banana Beauty Heels Up też. Więc no, jakieś tam zastępniki prawie znalazłam. Udało mi się znaleźć. Prawie. I ja sobie na to... Gdzie jest mój błyszczyk? Ja tu miałam taki błyszczyk zawsze. Oho, gdzie ja go mam? Ładnie. Nawet ładniej niż w sobotę może być na zakupy do biedy. Dobra, słuchajcie, ja już nie będę sobie dawała żadnego błyszczyku, chociaż te konturówki matowe, one później robią takie uczucie suchych ust. Więc ja zawsze daję sobie na to błyszczyk. Miałam taki błyszczyk, kurde, nie pamiętam co to była za firma, Lovely,
Ale to był taki utrwalający płyszczyk od innej pomadki. Ale nie wiem, ja go chyba do torebki włożyłam. No, posprzątałam tutaj pędzle, umyłam od razu gąbkę też i pędzelki, żeby na jutro mieć na makijaż czyste, żeby wyschły. Więc tak, tak wygląda mój make-up. W sobotę miałam zupełnie inny, ale okej, ten też jest ładny. Więc jutro Wam chyba nagram tamtą paletką Eveline. Dzisiaj myślałam, że uda mi się odtworzyć taki makijaż, który miałam kiedyś, który bardzo mi się podobał, ale to nie jest jeszcze to, więc ja będę próbowała go odtworzyć i wydaje mi się, że bez tego ciemnego cienia i te dwa cienie tylko i to było chyba to. Ale no, spróbujemy sobie jeszcze. A ten make-up wygląda tak. Podkład jako tako. Zobaczymy, będziemy testować. Sprawdzimy, czy będzie się wyświecał, czy też nie. No i co? To tyle. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych filmikach makijażowych. Trzymajcie się ciepło. Pa!